Jesteśmy dumni z Białej Podlaskiej, że to jedno z największych na ścianie wschodniej stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i absolutny lider, także wręcz w formacie europejskim, pracy i pomocy osobom z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, ma swoją siedzibę właśnie w Białej Podlaskiej. Tym samym w całej Polsce i nie tylko, Biała Podlaska jest znana właśnie z tego dobroczynnego, pomocowego charakteru. Jest czymś zjawiskowym, gdy będąc w różnych częściach naszego kraju słyszy się ciepłe słowa o Białej Podlaskiej. W związku z faktem, że ktoś ma tę wiedzę o tym, że to tutaj jest pełny świat, że zdarza się, że rodziny, w których są osoby dotknięte autyzmem, potrafią przeprowadzić się do Białej Podlaskiej, bo wiedzą, że tu ich dziecko znajdzie bardzo fachową, bardzo życzliwą pomoc i opiekę. Ta wystawa będzie tutaj przez cały miesiąc, przez kwiecień. Wspólny Świat zaproponował tę nową formułę świętowania w tym miesiącu świadomości autyzmu. Przypomnę, że mieliśmy trochę inne zwyczaje. 2 kwietnia spotykaliśmy się na Placu Wolności, puszczaliśmy balony, ale zgodnie uznaliśmy, że tak kochamy nasze środowisko, że nie będziemy go tymi gumowymi odpadkami zaśmiecać i w ten właśnie sposób dzisiaj świętujemy. Pogoda nie jest specjalnie życzliwa, ale we wspólnym świecie i wśród jego przyjaciół są tak gorące serca, że ten śnieg wręcz topi się nam pod stopami. Jesteśmy dumni także jako społeczność miejska, że możemy tak szeroko ze stowarzyszeniem współpracować, że działalność stowarzyszenia jest tak widoczna na przestrzeni całego roku, nie tylko w miesiącu świadomości. Przy okazji realizacji przez stowarzyszenie i wspólnej realizacji z samorządem miasta i innymi instytucjami całego szeregu fajnych, ciekawych wydarzeń o charakterze rekreacyjnym, integracyjnym, kulturalnym. Będziemy dalej Was wspierać. Biała Podlaska, chciałoby się rzec, stoi tą jakością pracy Wspólnego Świata. Jesteśmy Wam za to ogromnie wdzięczni. Niniejszym, wypowiadając magiczną formułę, upoważniony przez Panią Prezes, wystawę ogłaszam za otwartą. Generalnie miesiąc jest miesiącem wiedzy na temat autyzmu, świadomości autyzmu i cyklicznie organizujemy co roku tego typu inicjatywę. Inicjatywę, która ma na celu pokazanie autyzmu, oblicz autyzmu, a jednocześnie jest to akcja taka społeczna. Dzisiaj przygotowaliśmy wystawę Poznaj nas, poznaj wspólny świat, poznaj dzieci z autyzmem, poznaj autyzm. Wystawa będzie prezentowana w parku przez najbliższy miesiąc. Liczę na to, że później przeniesiemy się z tą wystawą być może do Międzyrzeca, do Terespola, do innych miast. Przemyciliśmy na tych zdjęciach informacje nie tylko o naszych dzieciach, jak ten autyzm wygląda, jak widzą go nasze dzieci, ale też informacje podstawowe dotyczące autyzmu, czyli statystyki, jakieś takie zachowania typowe dla osób z autyzmem i mamy nadzieję, że te informacje być może pozwolą niektórym z rodziców zauważyć jakieś nieprawidłowości u swoich dzieci bądź u dzieci najbliższych osób, co spowoduje szybsze skierowanie dziecka do diagnozy bądź do wczesnej terapii. Generalnie stowarzyszenie, jak Państwo wiecie, w tym roku obchodzi 15 lat swojej działalności, więc prowadzimy tego typu akcje już tak naprawdę od 15 lat. Oswajamy z autyzmem od 15 lat. Tego typu akcja, która ma miejsce dnia dzisiejszego, jest cyklicznie prowadzona od, myślę, że jakichś 4-5 lat. W ubiegłym roku nam niestety COVID pokrzyżował plany, więc nie mogliśmy się spotkać ze wszystkimi. Ale myślę, że nawet takie symboliczne spotkanie się tutaj też ma znaczenie, bo gdzieś ten autyzm przybija się do świadomości. Gdzieś komuś tam coś zahaczy, tak? I później jest do czego wrócić. I tak jak mówię, to nie tyle chodzi o przekazanie takiej wiedzy podstawowej o tym autyzmie, co też o integrację ze społeczeństwem, bo na tego typu inicjatywy przychodzą również uczniowie z innych placówek oświatowych, z przedszkoli. I to jest dla nas bardzo cenne. Na dzień dzisiejszy stowarzyszenie obejmuje opieką blisko 300 podopiecznych. Gościmy ciągle gości z Ukrainy. Udostępniliśmy im jeden z naszych budynków, infrastrukturę, która była przygotowana do zamieszkania przez dorosłe osoby z autyzmem. No ale jakby sytuacja była rzeczywiście bardzo nagląca i
dość poważne, więc goście korzystają z tej infrastruktury. Co się dzieje w stowarzyszeniu? No my, jak Państwo wiecie, nie zakończyliśmy jeszcze budowy centrum. Przed nami kolejne ogromne wyzwanie, wiem, że się powtarzam, ale jednak to jest prawda, czyli budowa budynku szkoły podstawowej. Przygotowujemy się, rozmawiamy z architektami, jakby ucząc się na pewnych błędach albo nabywając doświadczeń przy budowie pierwszego budynku, kolejnych dwóch, doszliśmy do wniosku, że projekt szkoły podstawowej wymaga pewnych zmian i te zmiany w tej chwili nanosimy. Dzisiaj mamy właśnie spotkanie z architektem, więc przygotowujemy się do budowy ostatniego budynku, ale mamy też plany, co dalej, jeśli wybudujemy szkołę podstawową, ale myślę, że to szczegóły to w najbliższym czasie. Cały czas zbieramy, stąd też różne akcje, inicjatywy. W tym tygodniu, w niedzielę sprzedawaliśmy palmy, stroiki, można je jeszcze też nabyć na firmaszach. Tak naprawdę ciągle liczymy, każdą złotówkę odkładamy, bo wiemy, że wkład własny to jest jedna rzecz, którą musimy zdobyć, ale też już nauczyliśmy się, że tak naprawdę ciągle, jak już się rozpocznie inwestycje, to się okazuje, że nagle wyskakują różne okliki, których budżet nie przewidział, a które trzeba pokryć. Więc też mamy świadomość tego, że tych pieniążków będzie nam jeszcze duża potrzeba.